Cześć Wam, z tej strony Adik i witam Was w kolejnym materiale z gry Warframe. Dzisiaj odwiedzimy Baro, który rezyduje na merkurowym przekaźniku Larunda. I jak widzimy, Baro ma już coś nowego, czyli postument Umbra. Później możemy znaleźć u niego mody na obrażenia elektryczne i szanse statusu do karabinu, pistoletu, strzelby i broni białej. Kurka do Mantisa, paleta kolorów, glyf Katir, scena krypty i Narosa, kurka Anpu do Kostura, nagolenniki Daddles Prisma, cały set w ogóle z tego co widzę, cały komplet Daddles Prisma, karzone widmo ciężko zbrojnej, Supra Vandal, Shade Prisma, Ignis Wraith, Sandana Katir i coś dla naszego operatora, oczywiście misja na Inarosa. Teraz akurat w tym Baro nie ma żadnych modów Prime, więc jedyne co warto u niego kupić to możliwe, że tą Suprę, która dojdzie tak do 50 platyny, jeżeli chodzi o jej wartość, jak i mody na obrażenia elektryczne. Na pewno do pistoletów i do strzelb sprzedają się bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o karabiny i broń białą, tu już troszkę gorzej, jeżeli chodzi o sprzedawanie się tych modów. Pistolety, strzelby około 100 platyny plus, dwa pozostałe 50, może troszkę więcej. No niestety, jeżeli chodzi o zarobek, Baro słaby, ale ma jedną nową rzecz, czyli postument Umbra. A wy co sądzicie o tym Baro? Dajcie znać w komentarzach. Mało wam Warframe w moim wykonaniu? Chcielibyście ze mną pograć bądź też pooglądać więcej? Dowiedzieć się czegoś? Zapytać o coś? To zapraszam na moje codzienne streamy na Twitch TV. Zawsze od godziny 18 gram z moimi widzami. Są też codzienne giveaway, więc można coś wygrać. Warto również odwiedzić opis tego materiału. Znajdziecie tam przydatne linki do wiki, forum, moich kont społecznościowych, a nawet i giveaway. Posiadacie wiedzę na temat Warframe? Chcecie się przysłużyć, wspomóc polską społeczność? Zapraszam do wsparcia polskiej wiki Warframe. Razem możemy stworzyć kompletną bazę informacji na temat Warframe. Także dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam i do zobaczenia na streamach, bądź do usłyszenia w kolejnym filmiku.